Cześć, mam na imię Leszek. Moim i waszym gościem jest Mateusz, który trafił tutaj, jak przed chwilkę rozmawialiśmy, z kilku powodów, można powiedzieć. Kilka takich rejonów ciała, z którymi zgłasza dolegliwości. Jeśli pozwolisz, to nadmienię. Lewe kolano, problem z ACL-em. Lewy bark. I to, co najdłużej trwa, to właśnie bóle głowy opisywane jako bóle migrenowe. Co pojawiło się wcześniej? Kolano, bark i kiedy mniej więcej? Ogólnie na to kolano zerwałem sobie ACL-a 2,5 roku temu. Około 1,5 roku temu zaczęły mi się problemy z barkiem, ale te problemy migrenowe no to mam od kiedy pamiętam, można powiedzieć, właściwie od podstawówki, nawet i wcześniej, no nie pamiętam. Ale czy kojarzysz jakiś taki moment, w którym one się pojawiły, czy potrafisz je połączyć z jakąś, nie wiem, dużą zmianą, która może gdzieś tam występowała, nie wiem, w twoim życiu, w domu, czy jakieś takie zdarzenie, które miało miejsce, które mogłoby gdzieś tam zainicjować te bóle, czy po prostu pojawiły się i tyle? Wiesz co, mam wrażenie, że one dosłownie pojawiły się po prostu. Nie kojarzę mniej więcej takiego jakiegoś momentu, powiedzmy, emocjonalnego, czy bardziej takiego męczącego psychicznie. I też ciężko mi powiązać. Dlatego wydaje mi się, że one bardziej tak wystąpiły samoistnie jakoś. Też tak jak wspominałem, ogólnie moja mama miewa spore problemy z migrenami. Dlatego może to ma jakieś podłoże genetyczne, aczkolwiek nie jestem w stanie stwierdzić. Pewne predyspozycje możemy mieć, natomiast no, ciężko tak jednoznacznie stwierdzić. Dobra, czy potrafiłbyś opowiedzieć o tym bólu migrenowym, który masz? Gdzie on jest umiejscowiony i co jeszcze mu towarzyszy? Zdarzało się, że towarzyszyły mu aury, które, że tak powiem, zajmowały mi cały wzrok. Ale ogólnie ból umiejscowiony jest tutaj z tyłu szyi. Przeważnie jest to lewa strona z tyłu głowy. Również te bóle występują tutaj w okolicy skroni i lewym oku. Czasami też właśnie tutaj na czole, nad lewym okiem też to mniej więcej tak. Czy temu bólowi towarzyszą nudności, chęć wymiotów, zachwiania równowagi? Raczej nie, chyba że to już jest tak naprawdę mocno, że po prostu męczy mnie to na tyle psychicznie, że wręcz kręci mi się w głowie. Bardzo drażnią mnie światła, jakieś dźwięki. Dlatego też często odcinam się po prostu od otoczenia, od wszystkiego, żeby być samemu no i starać się odpocząć mniej więcej. Pytam o to, bo taki właśnie obraz, który nam pokazałeś, to charakterystyczny jest dla bólu migrenowego. Nie zawsze masz aurę, wspomniałeś chyba tylko, że raz miałeś aurę. Natomiast te właśnie dodatkowe objawy, czyli oprócz bólu, że właśnie chęć ucieczki od dźwięków, od światła, to jest dosyć typowe dla tego, co opisujemy jako migrenę. Czy kiedykolwiek miałeś jakieś wypadki, urazy komunikacyjne, upadłeś skądś, stłuczenie, głównie dotyczące kręgosłupa? Wiesz co, w dzieciństwie bardzo dużo jeździłem na deskorolce, więc wypadki, mniej więcej powiedzmy te upadki, to była codzienność. Jednak nigdy nie było to... Coś, co byś zapamiętał? Wiesz co, coś, co bym zapamiętał, to bardzo dużo urazów miałem głównie w nogach, ale nic powyżej, tak powiem, nóg. Nigdy to nie był kręgosłup ani głowa. Jakieś pobyty w szpitalach, choroby, na które byś się leczył, zażywane regularnie leki? Nic z tych rzeczy. Jeżeli w szpitalu, no to miałem raz taką sytuację, to było 3 lata temu, że w trakcie nocy po prostu wstałem, bardzo źle się czułem. Też towarzyszył temu ból głowy. Zemdlałem w toalecie, tam uderzyłem głową o ziemię, rozcięcie, tam musiałem jechać do szpitala i trochę spędzić czasu. Byłem badany, miałem robiony skan głowy, jednak no, nic tam nie wyszło oprócz guza lekkiego tutaj w wyniku uderzenia. Okej, dobra. Czy te bóle migrenowe często występują? Mniej więcej 4 razy w miesiącu, ale jest to bardzo nieregularne, bo zdarza się czasami, że nawet 4 razy w tygodniu. Także migrena, dzień przerwy, migrena, dzień przerwy, migrena. I trwają jak długo?
trwałem cały dzień. Jak wjechałem kiedyś do pracy w Irlandii, to przez tamten miesiąc, w którym tam byłem, wydaje mi się, że miałem chyba z 10 takich epizodów migreny. Głównie pewnie przez to, że jest tam dosyć spore, występują tam spore zmiany ciśnienia w tamtym rejonie. Czyli zauważasz też jakiś związek pomiędzy pogodą? Jak najbardziej jest tutaj jakiś związek, aczkolwiek też no, nie powiem, żebym patrzył po prostu codziennie na tą pogodę i sprawdzał te zależności. Dobra. Pytam o te wszystkie rzeczy, które są związane z migreną, żeby po prostu zróżnicować ból migrenowy od innego bólu typowo przeciążeniowego, bo gdyby to był typowy tylko taki ból przeciążeniowy, no to tak, no jako dziecko raczej rzadko się to zdarza, tym bardziej, że nie potrafisz wskazać, czy nie wychodzi nic w wywiadzie, żadne takie silne przeciążenie, które by mogło mieć miejsce, które by tłumaczyło taki powstawanie takiego bólu. Taki ból głowy, który opisywany jest jako przeciążeniowy, częściej właśnie obserwujemy u osób, które już pracują, aktywne są fizycznie. Jest to też często ból połączony z konkretną postawą ciała, na przykład utrzymywanie tułowia w pochyleniu, typowa praca komputerowa. Jest to też taki ból, który bardzo często pojawia się właśnie pod koniec dnia, właśnie po takim skumulowaniu różnego rodzaju napięć. A czy jakieś tutaj połączenie, związek z emocjami, ze stresem? Tak, ogólnie miewam spore problemy ze stresem. Na pewno przekłada się on na problemy żołądkowe. Zauważyłem też, że po jakimś bardziej stresującym tygodniu, kiedy już ten stres cały ze mnie zejdzie, to na ogół następnego dnia albo w następnym tygodniu po prostu miewam te epizody. Większa szansa, że się pojawi. Jak najbardziej. Dobra, a czy właśnie jak są takie, tak wspomniałeś, bardziej stresujące momenty, czy czujesz, że jakimś rejonem ciała bardziej reagujesz? Czy są jakieś takie rejony, które masz wrażenie, że bardziej spinasz? Bardzo możliwe, że automatycznie jestem trochę bardziej zgarbiony, taka bardziej, powiedzmy, defensywna postawa. Czy taka bardziej skulenie się, tak, prawda? Takie bardziej skulenie nie się. Nie podchodź, bo ci przyłożę. Powiedzmy. Też często nie zwracam po prostu wtedy uwagi, żeby prostować się, żeby odciążyć sobie tą szyję. No i też właśnie głównie na żołądku się to, że tak powiem, odbija na jakichś nudnych problemach żołądkowych z tym stresem związanym. Dobra. No z tego co mówisz, to mamy taką troszeczkę kumulację kilku rzeczy, które gdzieś tam mogą właśnie dawać ten ból właśnie migrenowy. Więc połączenie żołądek i migrena jest bardzo mocne, przede wszystkim poprzez nerw błędny, który zaopatruje trzewia, między innymi żołądek, który jest nerwem czaszkowym, wychodzącym spod czaszki przez otwór szyjny. I tutaj ta zależność jest bardzo mocna. Dodatkowo no, emocje, to znowu wchodzimy w nerw błędny, ponieważ to jest największy przedstawiciel układu przywspółczulnego, który raczej powinien nas gdzieś tam wyciszać, tonizować. Sam pokazałeś, jaką postawę ciała przyjmujesz, kiedy działa jakiś tam czynnik stresowy. Więc tutaj taką raczej postawę obronną dosyć mocno, więc to też sugeruje dosyć mocną aktywność układu współczulnego, więc tego układu walki i ucieczki, co się z automatu przekłada na większe napięcie w naszym ciele, a również przekłada się na jakby na pracę jelit, między innymi na pracę, czy innych trzewi z rejonu jamy brzusznej i klatki piersiowej. Więc jakby tutaj no, mamy taki dosyć mocny i wyraźny aspekt pewnych emocji. Na pewno mamy wyraźnie pokazaną tutaj zależność z nerwem błędnym, z jedzeniem. Więc jakby tutaj takim podsumowaniem tego jest raczej pójście w kierunku tak właśnie migrena. Raczej nie ból przeciążeniowy, raczej nie jest to żaden ból, który można by powiązać z jakimś procesem nowotworowym, z krwiakiem, tętniakiem, innego rodzaju rzeczami. Więc by można powiedzieć, że dobrze, ale z drugiej strony borykasz się z tym już kilkadziesiąt, to przesadziłem, ale z 20 lat pewno się już gdzieś tam z tym... No spokojnie, kilkanaście lat. Okej, dobra. Aż w takim stopniu, że po prostu się do tego przyzwyczaiłem. Czy musisz zażywać leki, jeszcze dopytam, przy tym bólu?
Wiesz co, zażywam, na ogół jest to paracetamol, ibuprofen, jednak no, staram się jak najmniej tego brać, po prostu efekty są praktycznie zerowe. Mhm. Czyli leki przeciwbólowe specjalnie nie działają? Są takie momenty, w których czasami zadziałają, czasami nie. Przeważnie nie widzę jakiegoś efektu, chyba że na przykład wezmę tabletkę, odczekam kilka godzin następną, po tej drugiej pomogą może tak, może nie, ale raczej nie. Czy próbowałeś jakiejś terapii? Nie miałem okazji spróbować żadnej takiej terapii, oprócz jednej wizyty u fizjoterapeuty, gdzie fizjoterapeuta rozmasował mi tutaj te, że tak powiem, miejsca, gdzie ten ból się skupiał, bardziej tak dociskał je, żeby, że tak powiem, uwolnić ten ból. Co było ciekawe, w momencie, w którym naciskał mi te punkty, że tak powiem, dosłownie czułem wszystkie te punkty, które zawsze się, że tak powiem, odpalają w trakcie tej migreny. Próbowałeś potem jakiejś autoterapii, czy miałeś jakieś zalecenia właśnie z autoterapii, żeby samemu robić jakieś rzeczy? Ogólnie zaleciła mi wtedy fizjoterapeutka, żebym rolował sobie tutaj plecy i też w razie wystąpienia migreny, żebym ewentualnie kogoś poprosił o dociśnięcie tych punktów, przytrzymanie, spróbowanie uwolnienia. Jednak na ogół pomagało to chwilowo. Oczywiście no, nie ustępował wtedy ten ból całkowicie. Takie trochę wyciszenie. Trochę takie wyciszenie, dokładnie. Ale jeżeli no jakby w momencie, w którym albo wstaję, albo zaczynam się ruszać, no to automatycznie ten ból powraca. Najgorzej jest właśnie, jak na przykład wstaję. Nawet jeżeli wstanę powoli, no to tak czy inaczej ten ból narasta w głowie. Też zauważyłem, że w jakiejś odpowiedniej pozycji mniej więcej ten ból, ogólnie ten ból wtedy troszkę słabnie, ale jeżeli zmienię tą pozycję, automatycznie no, wszystko wraca i wręcz to jest takie uderzenie nagłe. Także no, często po prostu staram się nawet nie wstawać. A powiedz mi, kontrolujesz sobie ciśnienie krwi w takich sytuacjach, kiedy ten ból się pojawia? Tak, regularnie staram się też bez migreny kontrolować sobie te ciśnienie krwi, no ale również jest ono takie, ono jest, podchodzi pod nadciśnieniem, jest to około 140, to wyższe, ale też no, miewam dni, kiedy w ogóle no, jest to 120, jest bardzo poprawne, także to... A migrena też jest? Tak, aczkolwiek z tą właśnie, tak jak mówisz, no, ta migrena występuje, jak jest niższe, jak jest wyższe, więc tutaj ciężko. Aczkolwiek możliwe, że częściej jak jest wyższe. Dobra. Jestem wszystkiego bowiem zabawny. Proszę? Zabawny. Nie wiedziałem tak szczerze. O jedną rzecz chciałem dopytać. Jakie masz odczucia ze strony stawu skroniowo-żuchwowego, czy jakieś bóle w rejonie żuchwy, zgrzytania zębami? Czy tutaj jakieś rzeczy zauważasz? Wiesz co, ogólnie same w sobie bóle nie występują tak samoistnie. Mam taki problem, że po prostu przez sen bardzo zaciskam szczękę, ścieram sobie zęby, po prostu zgrzytam nimi. Więc tutaj też jest bardzo aktywna, że tak powiem, przez sen ta część. Stosujesz szynę relaksacyjną na przykład? Nie miałem okazji, aczkolwiek no, może być... No tak. Można by o tym pomyśleć, ponieważ no, to trochę może wyhamować w jakiś sposób to ścieranie zębów, szkoda zębów, dużo kosztują. A z drugiej strony nie będzie aż tak mocnego zaciskania mięśni żwaczy, które w tych bólach migrenowych często występują jako przyczyna i często dają ból rzutowany w kierunku właśnie skroni, w kierunku oka, czoła. Także to też jakby no bardzo mocno może współistnieć jedno z drugim. Czy jakieś bóle przy otwieraniu ust, jakieś przeskakiwania, trzaski? Wiesz co, ogólnie jak otwieram, zamykam, to rzeczywiście mi tutaj przeskakuje. Aczkolwiek jeszcze nawiązując do wcześniejszego, miewając bóle migrenowe, mam wrażenie, że ta szczęka jest taka bardziej zmęczona jakby. Jakby powiedzmy taka ciężej mi się otwiera, zamyka. No to może świadczyć właśnie o dużym napięciu mięśni żwaczy. Więc to też jakby może taka, powiedzmy, się układać troszeczkę ciągłość, że jednak mięśnie żwaczy i rejon stawu skroniowo-żuchwowego to jest też jeden z rejonów, w którym bardzo mocno reagujemy na stres. Nie? Szczególnie właśnie jeśli chciałbym coś powiedzieć, a nie mogę. Tak? Albo
muszę się mocno hamować, żeby czegoś nie zrobić, prawda? Żeby przede wszystkim kwestie właśnie wypowiadania różnych zdań, emocji i tak dalej. Tutaj, jeśli kumulujemy to w rejonie żuchwy, no to z czasem te mięśnie mogą być tak mocno przeciążone, że to, co powiedziałeś, możemy na przykład rano wstawać i mieć takie uczucie zmęczonej twarzy, zmęczonego tego rejonu okolicy stawu skroniowo-żuchowego, skronie mogą być bolesne. Możemy mieć właśnie problem, żeby w pełni otworzyć usta. Taki prosty test, 3 palce pomiędzy górne i dolne zęby powinniśmy bez problemu umiejscowić, więc można sobie wtedy taki szybki test zrobić i zobaczysz, ok, chyba coś jest nie halo. Za chwileczkę jeszcze posprawdzamy, jak wygląda kwestia napięcia w rejonie tychże mięśni, czy występuje jakiś ból, czy występuje ból rzutowany, także to jeszcze posprawdzamy, bo jakby no wpasowuje nam się to dosyć mocno w ten ból migrenowy, tym bardziej jak mówisz, że od zawsze pamiętasz, że ta żuchwa przeskakiwała, tak? Tak, jakby też tak akurat rozmawialiśmy przed chwilą, dosyć zaskoczyłem się, że nie wszyscy, nie wszystkim przeskakuje ta szczęka. No, nie wszystkim, więc no w sumie okej, fajnie, że to wyszło w rozmowie, bo też jakby pokazać nam to może jakiś kierunek naszej pracy i tutaj, którą zaraz wykonamy, ale również na przykład to powinno nakierować Ciebie na to, żeby na przykład sprawdzić dokładnie warunki zwarciowe w rejonie jamy ustnej. Więc na przykład wizyta ortodonty byłaby zdecydowanie wskazana. Często to, co się dzieje w jamie ustnej, też jakby przekłada się na to, że mięśnie, które odpowiadają za ruch żuchwy, nie pracują prawidłowo, to powoduje kumulowanie napięcia, jak na to jeszcze nałożymy właśnie jakieś sytuacje stresowe, no to już mamy dwa duże gdzieś tam czynniki, które mogą za te napięcie odpowiadać. Tak, wiesz co, też kiedy byłem młodszy, miałem wizytę właśnie u ortodonty, też przy tutaj rentgenie, że tak powiem, szczęki zostało stwierdzone, że mam po prostu wysuniętą ją do przodu lekko, przez co też ta dolna szczęka wysuwa mi się ponad tą przed tą górną. Mhm. No, więc no tym bardziej, no myślę, że jest to wskazane, żeby ten temat gdzieś tam podjąć i pójść w tym kierunku. Dobra. Powiedz mi, czy jakieś ruchy głową są dla Ciebie bolesne, ograniczone? Czy odczuwasz jakiś dyskomfort czy ból? Zdarza się, że kiedy staram się głowę przechylić w lewo, tutaj w odcinku szyjnym miewam taki punkt, który pod pewnym kątem po prostu uciska, boli, ale potem odpuszcza automatycznie. Mhm. Także przy ruchu w lewo jest, zdarza się tak. A powiedz mi, czy jest jeszcze coś, co może być związane z tym rejonem głowy, szyi? Jakieś zdarzenie, coś, o co może nie dopytałem jeszcze, coś, co uważasz, że może mieć znaczenie dla tego bólu głowy twojego? Mhm. Wiesz co, na pewno mam spore problemy z postawą, często też samoistnie się garbię. Przy jakichś dłuższych spacerach, przy których automatycznie jakby pochylam się do przodu bardziej, przy na przykład w wchodzeniu na jakieś szczyty, no to następnego dnia jednak czuję, że tutaj te zakwasy z tyłu pleców, z szyi przechodzą mi na tą głowę, no i jakby czuję takie podstawy pod tą migrenę wtedy. No. Duże napięcie po stronie klatki piersiowej, duże napięcie mięśni piersiowych, chociażby wysunięcie głowy do przodu, no musi być skompensowane przez wzmożoną pracę mięśni po stronie obręczy barkowej, po stronie łopatki, grzbietu, prostowniki pleców. Więc no niestety no, tutaj właśnie kwestia uważności na postawę, zadbania o mięśnie piersiowe jest no, też czymś, co wypadałoby zrobić. Dobra, słuchaj, no z tego co mówisz, to tak, jest parę rejonów, z którymi warto by troszeczkę popracować. Zaraz sprawdzimy, jak wygląda kwestia wrażliwości, ruchomości odcinka szyjnego kręgosłupa. Posprawdzamy mięśnie, które mogą dawać ból rzutowany, który ty masz jako, odbierasz jako ból migrenowy. Posprawdzamy mięśnie żwacze, o których wspominałem, bo one się nam teraz pojawiły na końcu, ten temat, ale związek jest bardzo duży. No i w zależności od tego, co gdzieś tam jeszcze znajdziemy, przejdziemy teraz do terapii.
Jasne. Pierwsze wrażenie, jeśli chodzi o napięcie mięśni obręczy barkowej, przykładam paskodłonie i zbieram te informacje właśnie z mięśni. To, co się rzuca na od razu, to napięcie na duże napięcie na wale mięśnia czworobocznego, duże napięcie na dźwigaczu łopatki. Okay? To też można łatwo stwierdzić po stronie prawej, ale mam wrażenie, że jakby ta lewa strona tutaj troszeczkę jest bardziej dominująca w tym, co ja wyczuwam w tym momencie. Nie wiem, czy się zgadzasz ze mną, czy ty odbierasz to inaczej? Tak, wiesz co, na pewno pierwsze, co odczuwam, to w momencie, w którym naciskasz lewą, a prawą stronę, to w lewej występuje ból, a w prawej nie. Okej, okay, dobra, czyli jednak niestety nie pomyliłem się. Dobra, szybki test, taki na ruchomość ogólną odcinka szyjnego. Zbliż prawe ucho do prawego barku. Dobra, powrót lewe do lewego. Mhm. Teraz tak, popatrz w prawą stronę na mnie. Dobrze. Powrót w lewą stronę do mnie. Powrót. Przyciągnij brodę do mostka. Dobra. Czy przy którymś ruchu odczuwałeś jakiś ból? Czy jakieś wzmożone uczucie ciągnięcia, czy ograniczenia ruchu? Tak, odczuwałem wzmożone, kiedy przykładałem brodę do mostka i zarówno w lewo, jak i w prawo ucho do barku dawałem. Było to takie, że tak powiem, bardziej ciągnące. Mhm, dobra. Połóż się proszę na plecak poprzez taki ruch translacyjny do prawej, do lewej strony. Wyczuwam, jakie jest napięcie w tym rejonie. A ciebie spytam, czy są jakieś miejsca, które tutaj wyróżniają się przy tym ucisku? Wiesz co, na pewno na początku, jak dokładnie tutaj, że tak powiem, po prostu dokładnie taki nieprzyjemny uczucie, nieprzyjemny, taki ból lekki. Czy kiedykolwiek jakieś podejrzenia problemów z tarczycą? Miałem badaną tarczycę, nie było żadnych problemów. Dobra. Luźno głowa. Czy jakaś bolesność? Nie. Przy tym ruchu? Też nie. Okay. Przy tym ruchu? Również. Wszystko gra. Dobra. Czy przy szyi, jak ty uciskałem, miałeś jakieś miejsce, które się gdzieś tam... Tutaj też, tak. Ale bardziej lewa czy prawa strona? W sumie obie. Dobra. I też właśnie tak na początku, że tak powiem, chyba mówiłeś coś o wyrostku. Mm-hmm. Tak. Dobra. W odcinku szyjnym tutaj, z tego co ja wyczuwałem, z tego co wspomniałeś, to jest miejsce, które się nam tutaj dosyć mocno wyróżnia, tak? Nie znam twojego zdjęcia RTG kręgosłupa szyjnego, więc raczej nie pójdę w kierunku manipulacji. Wykonamy raczej taką prostą pracę z pójściem w kierunku ułatwionym, ze skróceniem tkanki. Czy to jest bolesne? Mm-hmm. Czy coś się zmienia? Pod którymiś kątami mniej po prostu boli. Właśnie, to pójdziemy w kierunku, który najmniej boli. No, tutaj już nie czuję. Tutaj już nie czuję. Super. Jeśli mam bolesną tkankę, czy to mięsień, czy to więzadło, najlepiej pójść w kierunku skrócenia, wyciszyć aktywność bólową, odczekać. Różne podejścia są, jeśli chodzi o czas trwania tego skrócenia. W pozycyjnym rozluźnianiu to jest około 15 sekund. W technikach napięcia, przeciwnapięcia to jest 90 sekund. Ja czuję pod palcem, że tkanka się fajnie rozluźniła, więc wracam do pozycji neutralnej i sprawdzam, jak to wygląda. Czy coś się zmieniło po tej prawej stronie, czy jest tak samo, jak było? Wiesz co, tam, gdzie akurat uciskałeś, to rzeczywiście już tak nie czuję, aczkolwiek w tych górnych częściach jest to wciąż ten ból. Dobra, to poszukamy sobie kolejnego miejsca.
Mieliśmy tutaj, tak? Tutaj, tak, tak, tak. No i ta sama zasada. Skracam. Czy coś się zmieniło? Mów jak jest, nie kłam. Spokojnie, tutaj jest luz. Dobra. Zaletą tego podejścia jest to, że wykonując badanie, od razu możemy płynnie przejść do terapii, więc na pewno nie przeoczymy żadnego miejsca, które należałoby tutaj opracować. Czuję, że tkanka się rozluźnia. Bardzo powoli wracam do pozycji neutralnej. Sprawdzę jeszcze lewą stronę. O, tutaj dobrze. Jak jest teraz? Czy coś się zmieniło? Zacząłem czuć ból w skroni. O, dobra. Tutaj jest... Teraz jest dobrze? Aczkolwiek tam skroń dalej. Tutaj. Ale skroń poszła. Dobra, czyli mamy miejsce, które jest bolesne i uciskowo i miejsce, które daje ból rzutowany w rejon, w którym odczuwasz ból z reguły, tak? Mhm. No to jest w sumie dobra informacja, bo jakby terapeutycznie jest to dla nas ważne miejsce, więc na pewno o nim będziemy pamiętać. Czy coś się zmieniło w odczuciu? Tak, puściło wszystko. Ten ból do skroni też zniknął? Mhm, jakby powiedzmy czuję ten obszar, ale to nie jest ból, więc... Dobra. Nawet jak tak leżysz teraz, to co mnie się również rzuca tutaj, to jest duże napięcie na przedniej stronie szyi. To, o czym rozmawialiśmy, również o tych napięciach ze strony stawu skroniowo-żuchwowego, wysunięta żuchwa. Podejrzewam, że spore napięcie będzie na mięśniach nadipodgnykowych. Też będziemy zaraz sprawdzać. I do zrobienia z tego tytułu, że tak jak wspomniałeś, twoja sylwetka to też często jest właśnie wysunięcie do głowy, do przodu, pochylanie się do przodu. Buduje się duże napięcie w rejonie powięzi szyjnej, powięzi piersiowej, więc tutaj też są takie rejony, z którymi warto by popracować. Póki mam cię w tym ułożeniu, sprawdzimy jeszcze mięśnie podpotyliczne, które są tutaj bardzo dobrze dostępne, a które również mogą dawać ból rzutowany w te miejsca, które nas interesują, które mogą dawać ból karku, ból szyi, więc sprawdzę najpierw prawą, potem lewą stronę. Czy któreś z tych miejsc się wyróżnia? Tutaj dokładnie. Dobra. Skrócimy mięsień. Czy coś się zmienia? Na początku bardziej było to czuć ból, aczkolwiek odpuszcza on po pewnym czasie. Dobra. Właśnie co ciekawe, kiedy naciskasz te punkty, dosłownie czuję, jak ten ból przechodzi na tylnią część czaszki. W rejon, którym odczuwasz też ból, tak? Dokładnie. Uważam, że tutaj bardzo ważna będzie autoterapia ogólnie mięśni kapturowych, mięśni podpotylicznych. I ta autoterapia przede wszystkim wtedy, kiedy cię głowa nie boli. Żeby no, troszeczkę właśnie profilaktycznie zadziałać na te bóle, jeśli uda nam się na tyle znormalizować napięcie tych mięśni, które no, raczej ewidentnie uczestniczą w tym bólu. Jest szansa, że ten ból będzie mniejszy, że te epizody tego bólu będą rzadsze. No i jakby byłby to kierunek, który można by spróbować, żeby wychodzić z tych dolegliwości. Nie? Mhm. Jeśli trafiamy na rejon, na tkankę, która daje nam objaw, z którym się borykasz, no to no, potwierdza nam to, że dana tkanka w tym objawie uczestniczy. No, mięśnie podpotyliczne są mięśniami, które bardzo mocno pracują, kiedy je przeciążamy właśnie przez złe ustawienie głowy chociażby. Więc tutaj tych napięć się kumuluje bardzo dużo. Tak jak wspomniałem, ich charakterystyka objawowa pokrywa się bardzo mocno z tym bólem, z którym ty się borykasz. Informacja, którą w tym momencie mamy, to to, że musisz
popracować z mięśniami podpotylicznymi, no i ewidentnie z próbą kontroli lepszej twojej postawy ciała, żeby no niepotrzebnie tych mięśni nie napinać, żeby tutaj no nie przeciążać ich nadmiernie, tak? Teraz sprawdzimy kolejny mięsień, który w swojej charakterystyce objawowej ma rzutowanie bólu w rejon oka, skroni, mięsień MOS. Czy to jest w jakiś sposób bolesne? Tak, w sumie no, wszędzie. W sumie wszędzie, dobra. Wybierzemy jedno takie miejsce, powiedz mi, które odczuwasz najbardziej. No chyba tu. Chyba tu, dobra. Zasadę już znamy. Skracamy mięsień zgodnie z jego czynnością. Czy coś się zmienia? Chyba jest w porządku. Czy z tego punktu poszedł jakiś ból rzutowany w rejon właśnie skroni, oka, czy tam... Dokładnie w skroń. Dokładnie w skroń. Dobra, czyli mamy kolejny mięsień do autoterapii, więc to jest szalenie ważne, żeby te rzeczy od razu zbierać, te informacje gromadzić. Każdy pacjent po wizycie powinien mieć program autoterapii. Kilka prostych rzeczy na początek, ale takich, które no, należy zacząć zmieniać. Takich kilka ćwiczeń, które będą miały największą wartość terapeutyczną i mają szansę właśnie wprowadzić zmianę w postaci zmniejszenia dolegliwości. Jak czujesz teraz? Ogólnie no to odpuściło, tak jak też wcześniej mówiłem. Czuję te obszary, ale nie jest to ból. W ogóle co ciekawe właśnie, tak jak mówiłeś, no, kiedy uciskałeś ten punkt, to ból dosłownie czułem wszędzie tutaj, w szczęce, w skroni i nad okiem. Z ciekawości oczywiście sprawdzimy prawą stronę. Jest podobnie jak po lewej? Jest dużo mniejszy ból, ale też wszędzie tutaj. Dobrze. To mój palec strzelił na szczęście. Czy coś się zmieniło? Tak, to jest w porządku. Jest w porządku. Teraz przechodzimy do rejonu, który chyba najbardziej mnie interesuje, to znaczy do twoich żuwaczy. Sprawdzamy na kącie żuchwy mięsień żuwacz. Jak odczuwasz ten ucisk? Wiesz co, czuję ból, kiedy mocniej dociskasz. Czy jest to bolesność miejscowa? Czy też jakieś uczucie wypromieniowania się pojawia? Jest to miejscowe, ale czuję lekkie połączenie właśnie w stronę skroni. No teraz zdecydowanie. Po prawej czy po lewej stronie? Po obu stronach. Po obu stronach, dobra. No tutaj ciężko nam jest zastosować technikę, żeby domknąć jeszcze bardziej zamknięte już usta, więc tutaj skupiamy się po znalezieniu punktu bolesnego na jego uciśnięciu, przytrzymaniu i ten punkt również bardzo fajnie będzie ustępował. Trzeba dodać, że jakby zrobienie tej terapii punktowej to nie jest absolutnie zakończenie terapii. Tutaj właśnie kluczowe jest to, żeby teraz, żebyś ty nauczył się wyłapywać te momenty, kiedy nadmiernie aktywujesz te mięśnie, żeby właśnie wspomina wcześniej szyna relaksacyjna, kwestia wizyty u ortodonty, więc jakby zrobienie, mówiąc tak najprościej, porządku w rejonie właśnie stawu jamy ustnej, to będą najważniejsze rzeczy w tym momencie, żeby ta terapia jakby no miała sens, żeby to iść dalej naprzód, nie? My zrobimy część tutaj, ale jakby dzięki tej pracy dostajemy podpowiedzi, co jeszcze należy zrobić. No nie ukrywam, że sporo pracy przed tobą, ale jakby wydaje mi się, że mamy dobrze obrany kierunek. Przynajmniej wiem, od czego zacząć, bo jakby no mamy te miejsca, które są terapeutycznie ważne i dają ci objawy, z którymi się borykasz. No. Jak teraz czujesz ten ucisk? Puściła już. Dobra. Sprawdzimy okolice samego stawu. Jak to odczuwasz? Tam wcześniej, gdzie... No tutaj w sumie też. Bardziej prawa czy lewa strona? W lewej czuję skroń, w prawej w sumie teraz już też. Aczkolwiek lżej. Lżej.
Więc jakby zobacz, no tutaj cała lewa strona mnie jako dominuje. Zaczęliśmy na początku rozmawiać, to wyszło lewe kolano, lewy bark, teraz wychodzi nam prawda, cała tutaj głównie lewa okolica twarzy, głowy, lewa skroń, więc tutaj jakby wszystko po tej lewej stronie. Czy emocje tutaj mogą mieć znaczenie? Na pewno mają znaczenie. Czy jakaś praca psychosomatyczna, psychoterapeutyczna byłaby potrzebna? Uważam, że byłaby wskazana. Także na pewno warto ten temat w tym kierunku jeszcze poprowadzić i spróbować ogarnąć te emocje, które u ciebie mogą powodować napięcia w tym rejonie. W niektórych podejściach psychoterapeutycznych właśnie stwierdza się, czy tam podejrzewa się, że właśnie wzmożone napięcia, wzmożone bóle czy objawy, może w ten sposób po prawej bądź po lewej stronie, też mogą być związane z konkretnymi sytuacjami, osobami również. Jakby nie czuję się kompetentny aż tak bardzo, żeby się na ten temat wypowiadać. Natomiast zaznaczam tylko, że to też jest jakby jedna ze ścieżek, którą warto by podążać. Jak ten ucisk? Już zdecydowanie puścił, ale powiem ci, że na początku bolało. Na początku było nieciekawie. No, też dobra. Właśnie oczy też bolały mnie przy tym. Ból w kierunku oczu. Więc no trafiamy na razie w dziesiątkę przy każdym z punktów, które gdzieś tutaj sobie oceniamy. Żyjesz? Tak, żyję. Dobra, wspominałem, że będę chciał sprawdzić mięśnie nadgnykowe. Przełknij ślinę. Szukamy kości gnykowej do dołu i do przodu od kątu brzuchwy. Okej. Okay. Jak ją czujemy, delikatnie ściągamy gnykę w dół i w ten sposób delikatnie możemy rozciągnąć mięśnie nadgnykowe. Widać duże napięcie u ciebie na powięzi szyjno-piersiowej, więc też tutaj chwileczkę w tym rejonie popracujemy. Sporo tych miejsc bolesnych jest u ciebie. Generalnie nie lubię pacjentów wypuszczać z gabinetu, jak dostaną, że tak powiem, mocny wycisk przy terapii. Troszkę takiej pracy na wyciszenie teraz będzie. To będzie praca z mięśniami podpotylicznymi, która sprawi, że gdzieś tam to wrażenie bólu, wrażenie takiego nieprzyjemnego ucisku troszeczkę odejdzie, a poza tym znormalizujemy przede wszystkim napięcie na układzie nerwowym. Zastymulujemy układ przywspółczulny i nerw błędny, co będzie sprzyjało rozluźnieniu i relaksacji. Taką pracę można też wykonać na samym początku zabiegu. Jeśli mamy osobę generalnie mocno pobudzoną, osobę mocno straumatyzowaną, czy mamy osobę mocno zestresowaną, że no do końca nie wiemy od czego zacząć, to wtedy dobrze jest zacząć pracę właśnie w tym rejonie podpotylicznym. Natomiast bardzo dobrze się ta praca również sprawdza na koniec wizyty, kiedy właśnie było dużo miejsc bolesnych, dużo takiej mocnej pracy było wykonanej po to, żeby gdzieś właśnie wyciszyć pacjenta. No, ta praca czasami zajmuje kilka minut, więc tutaj uzbrajamy się w cierpliwość i powoli, spokojnie czekamy na to wrażenie rozluźnienia pod palcami. Czasami zauważymy, że pacjent nam tutaj przysypia. To jest bardzo dobrym objawem. Jedną z pułapek, na które często się łapiemy przy wizytach, przy terapii, to jest to, że chcemy zrobić za dużo.
Ja uważam, że zrobiliśmy już całkiem sporo dzisiaj. Przede wszystkim mamy na tą chwilę gdzieś tam obrany kierunek terapii. Było kilka miejsc, które dały odzwierciedlenie u Ciebie tego bólu, z którym się tutaj borykasz. Zostały te miejsca poddane terapii. Ja uważam, że na tą chwilę dobrze byłoby zakończyć naszą pracę. Pogadamy jeszcze chwileczkę o zaleceniach, które warto by tutaj wprowadzić. Częściowo już o nich powiedzieliśmy. Przede wszystkim, jak się czujesz? Bardzo rozluźniony i lżej, że tak powiem. Dobra, usiądź sobie powolutku na leżance. Naszym pacjentem był Mateusz, u którego wykonaliśmy część terapii, zaczęliśmy tak naprawdę terapię w kierunku leczenia, można by tak powiedzieć, wyprowadzania go z bólu migrenowego, z którym boryka się, jak sam powiedział, no już od dzieciństwa. Mateusz dostał konkretne zalecenia. Tutaj terapię tak naprawdę wykonaliśmy w takim zakresie, żeby wiedzieć, w którą stronę dalej Mateusza prowadzić. Więc ma zalecenia pod kątem autoterapii mięśni podpotylicznych, mięśni karku, mięśni żwaczy. Ma zalecenia pod kątem obserwowania siebie, jakie emocje, w jakich sytuacjach nadmiernie aktywuje mięśnie żwacze i ogólnie mięśnie obręczy barkowej. I żeby po wyłapaniu tych momentów od razu wprowadzać autoterapię, żeby nie kumulować niepotrzebnego napięcia. Ma zalecenia, żeby skontrolować u ortodonty kwestie warunków zwarciowych w jamie ustnej, żeby pomyśleć o szynie relaksacyjnej. Jak sam mówił, no, nieraz staje z silnym napięciem w rejonie żuchwy, z bólami twarzy, no i mocno ściera zęby, więc tutaj pod tym kątem działanie też jest bardzo potrzebne. Na pewno będzie zalecana wizyta z neurodiagnostyki i terapii po to, żeby popracować z emocjami, które no, wymagają tej pracy po prostu. Czy to będzie jeszcze na przykład jak forma jakiejś tam psychoterapii, żeby nauczyć się lepiej radzić sobie ze stresem? No myślę, że tutaj będzie to jego decyzja, ale na pewno trzeba go będzie w którąś stronę namówić, żeby zaczął z tym pracować. Także uważam, że z Mateuszem jeszcze się spotkamy. Pewno nie raz. Na pewno będziemy Was informować o tym, jak zareagował po wizycie na naszą terapię, jak się czuje i jakie są postępy terapeutyczne.